Okazuje się, że Państwo nas już od jakiegoś czasu słyszą i widzą, więc bardzo miło mi przywitać Państwa na webinarium Szkoły pod osłonami. Jest to kolejne webinarium organizowane przez nas, tym razem we współpracy z firmą Richtfan, Grodan i z firmą Royal Brinkman. Na początek kilka takich informacji organizacyjnych, krótkich. Zapewne Państwo, skoro dotarliście na nasze webinarium, to znacie nasz portal i nasze również strony w mediach społecznościowych, na Facebooku, LinkedInie oraz strony pod osłonami TV. Jest to nasza jedna z naszych działalności teraz, którą rozwijamy mocno i oprócz artykułów, które już jakiś czas Państwu przedstawiamy, także mamy taki projekt Hortivizja. W poprzednich odcinkach Hortivizji także występowała firma Grodan. Tutaj były odcinki także już w 2019 roku o matach 10-centymetrowych. Informowaliśmy na łamach Hortivizji. Także tutaj z firmą Richtfan był kręcony odcinek, więc zapraszam do śledzenia naszej strony oraz programu Hortivizja. Dzisiejsze webinarium, bo no, na pewno nasza podstawowa działalność to jest portal, artykuły, no i teraz webinaria, tak? Wiadomo, że sytuacja związana z koronawirusem wszystkich nas zmusiła do tego, żeby w ten sposób kontaktować się. Nie ma spotkań nadal, niestety, dni otwartych. W dzisiejszym webinarium za chwilkę będziemy mogli wysłuchać wykładów specjalistów z firmy Richtfan i rozpocznie pan Krzysztof Banaszak, wybrane elementy uprawowe w produkcji pomidorów malinowych, a następnie będzie wykład pana Wojtka Wasiaka. Po ich wykładach będzie możliwość zadawania pytań na czacie. I panowie z firmy Richtfan będą odpowiadać na pytania po swoich prezentacjach. Prezentacje są bardzo krótkie, 10-minutowe, także myślę, że najważniejsze informacje Państwo otrzymają, a jeśli będą pytania, na które nie zdążymy odpowiedzieć w czasie webinarium, to przekażemy pytania mailem do specjalistów i będą w kontakcie z Państwem. Następnie część firmy Grodan, czyli zalety mat Grodan GT Master 10-centymetrowych w letniej produkcji. Tutaj ten temat omówi pan Marcin Włodarczyk. Nowoczesne zarządzanie produkcją szklarniową na przykładzie platformy Grow. To będzie temat omówiony przez doktora Krzysztofa Fatla. I na koniec 20-minutowy, ponieważ firmę Royal Brinkman reprezentuje dzisiaj pan Kamil Szybczyński tylko, czyli tu będzie dłuższy wykład na temat nowości w ochronie pomidora przed chorobami i szkodnikami, a na koniec, tak jak już na poprzednich naszych webinariach, będzie konkurs, także uważne słuchanie prezentacji, myślę, że warto słuchać uważnie i zapamiętywać różne szczegóły, ponieważ pytania w konkursie będą dotyczyć treści prezentacji i pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, wygra nagrody, ale nagrody są przygotowane przez firmy organizujące nasze dzisiejsze wydarzenie. O, takie będą nagrody, więc proszę słuchać. Ja do Państwa wrócę później na koniec właśnie, żeby przeprowadzić konkurs, a na razie wyłączam swoją prezentację i zapraszam pana Krzysztofa Banaszaka do wygłoszenia prezentacji. Tak, chyba już ta prezentacja. No, tak, dziękuję Ania, dziękuję za wprowadzenie. Wszyscy chyba już widzą moją prezentację. Dobrze. Ja będę mówił, tak jak Ania wspomniała, o wybranych elementach uprawowych w produkcji pomidorów malinowych. Temat jest dość szeroki,
Natomiast ja na podstawie obserwacji na szklarniach w bieżącym okresie postanowiłem opowiedzieć chwilę o tym, jak przygotować rośliny do nadchodzącego okresu wysokich temperatur, do okresu lata. I chciałem się skupić na takich zagadnieniach jak klimat w szklarni i tutaj głównie temperatury, obróbka roślin, regulacja liści i regulacja gron. Sprawa niby oczywista, ale będąc na szklarniach widzę, że nie wszyscy robią to poprawnie. Także o tym też chciałem chwilkę powiedzieć. Zacznijmy od klimatu w szklarni, od temperatur. Będąc obecnie na obiektach, jeżdżąc, odwiedzając szklarnię, można zauważyć, że jest sporo przypadków. Mamy mocne rośliny, duże pomidory na gronach wiszą, ale jakoś tak no, schodzą wolniej, wybarwiają się wolniej niż w poprzednich latach. Oczywiście jest to spowodowane pogodą. Pogoda nas nie rozpieszcza w tym roku. Od początku uprawy mamy deficyt światła, również temperatury chłodniej niż zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Także trudno zarządzać tym klimatem w szklarni. Natomiast przy rozmowach z ogrodnikami opisują swoje problemy, mówią, że właśnie owoce schodzą wolniej niż w zeszłych latach, ale jeżeli tam poruszamy temat temperatur, jak się pytam, mówią, że cały czas dosyć mocno różnicują te temperatury na szklarniach, stosują dosyć mocne prenajty. Obecnie mamy maj. Wydaje mi się, że nie musimy już różnicować tak mocno temperatur. Tutaj skupiamy się bardziej na płaskim klimacie, czyli nie robimy tak mocnych prenajtów. Bardziej płaska temperatura wpływa na pewno na lepsze wybarwienie owoców, wpływa również na wielkość liści, a pamiętajmy, że te liście, które wykształcają się teraz w czubkach roślin, później stworzą nam klimat w szklarni. Potrzebujemy większych liści, aby mieć więcej liści w okresie letnim, żeby szklarnia mogła się schładzać. Mniejsze, wolniejsze prenajty z łagodniejszymi temperaturami to również czynnik wegetatywny, który teraz jest pożądany w uprawach, aby przygotować je odpowiednio pod nadchodzące wysokie temperatury. Wyższa temperatura, tak jak powiedziałem, prowadzi do też szybszego zbioru tych owoców z roślin. Także przed latem nie chcemy, żeby na roślinie wisiało 9 gron, raczej chcemy, żeby to było 7 gron. Dodatkowo warto też zaznaczyć, że już wieczorem rośliny same się schładzają i często czubki roślin mają temperaturę powiedzmy 17 stopni około, więc nie ma sensu ich jeszcze mocniej schładzać. A co to znaczy nieróżnicowanie temperatur, płaski klimat? Jeżeli mamy temperaturę dnia powiedzmy 21 stopni zadaną, to pierwsza część nocy, czyli tak zwany prenajt, powinien być o 3 stopnie niższy. Schodzimy do temperatury około 18 stopni, natomiast druga część nocy powinna być w granicach 2 stopni wyżej, tak żeby rośliny przed porankiem, przed wschodem słońca były też no nie wychłodzone, żeby były wygrzane. Na pewno poprawi to kondycję roślin, nie będziemy też również takiego zjawiska, że na owocach gdzieś tam będzie nam się kumulowała para wodna. Ważne jest, aby powoli otwierać również teraz wieczniki. Powolne otwieranie wieczników, nie wietrzymy mocno. Jeżeli na szklarni panuje zbyt wysoka temperatura, ograniczamy ogrzewanie rurami, natomiast nie wietrzymy mocno. Warto podkreślić, że tą temperaturę w drugiej części nocy, czyli tą temperaturę, którą uzyskamy przed wschodem słońca, utrzymujemy tak jakoś do godziny 10-11, a nie kończymy jej gwałtownie, ale operujemy bardziej rurami niż mocno wiecznikami. Tak powinniśmy teraz robić, zresztą też pogoda jest taka, że za bardzo nie możemy mocno wietrzyć, ponieważ no, są po prostu mocne wiatry, które też uniemożliwiają nam jakieś mocniejsze otwieranie wieczników. Jak otworzymy mocniej wiecznik, od razu jest na szklarni chłodno. Natomiast co też zauważyłem, ogrodnicy grzeją rurami, ale grzeją często bardziej rurami wegetacyjnymi, natomiast dolne rury szybciej wyłączają.
Zalecałbym utrzymywanie dużej temperatury na rurach tych dolnych, ponieważ często też z praktyki widzę, jak jestem na ogrodnictwach, że przy uprawach na rynnach często grona wiszą, te które są zbierane, czyli pół grona, grono wisi poniżej rury wegetacyjnej. Jeżeli my ogrzewamy szklarnię tylko rurami wegetacyjnymi głównie, no to to grono nie jest tak do końca dogrzane, a wiadomo, że też wyłączając duże, grube rury dolne, też schładzamy mocno dół szklarni. I na końcu taki dosyć oczywista sprawa, jak cieniowanie, malowanie szklarni. Mamy maj, większość szklarni w zeszłym roku i w poprzednich latach o tym czasie już była cieniowana, natomiast w tym roku widzę, że ogrodnicy mocno zwlekają z tym, wstrzymują się z cieniowaniem, natomiast teraz jest najlepszy moment, żeby właśnie szklarnie zacieniować, mimo tego, że pogoda może nie jest tak słoneczna jak w poprzednich latach, natomiast musimy się przygotować na czerwiec. Jeżeli w czerwcu będzie faktycznie dużo słońca, no to malowanie szklarni już będzie troszeczkę, na malowanie szklarni będzie troszeczkę za późno, także powinniśmy to robić z wyprzedzeniem i maj jest dobrym okresem. W przypadku pomidorów malinowych cieniowanie jest konieczne. Następny temat, obróbka roślin, regulacja liści. Będąc na szklarniach, widzę teraz, że generalnie rośliny nie są jeszcze do końca wyrównane. Oczywiście na różnych obiektach różnie to wygląda, ale jak się wejdzie na wózek po opuszczeniu roślin, widać, że są fale, nie jest to równa uprawa. Jest to teraz też taki optymalny moment, żeby wyrównać uprawę, powzmacniać te czubki w roślinach, czyli robimy tak zwaną szklarnię pełną liści. Dążymy do wyrównania roślin i utrzymywania większej ilości liści na roślinie. Po prostu jeżeli mamy jakieś grona, jakieś pędy słabsze, rośliny są niewyrównane dosyć mocno, uciekają od roślin sąsiadujących, usuwamy nawet grono, żeby te rośliny wzmocnić, żeby stworzyć naprawdę wyrównane pędy w szklarni. Jak regulować liście? Oczywiście zasada jest taka, że im cieplej, tym więcej liści na metr kwadratowy, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że im większe zagęszczenie, tym te liście mają inną wielkość. Co za tym idzie, również w takich obiektach im przy wyższym zagęszczeniu ta liczba liści na roślinie powinna być niższa lub przy niższych zagęszczeniach wyższa. Generalnie możemy przyjąć zasadę, że obecnie powinny być odsłonięte dwa pierwsze grona, natomiast przy upałach grona możemy mieć odsłonięte tylko jedno grono. Nie stosujemy już raczej metody, gdzie mamy odsłonięte trzy grona, ponieważ mimo tego, że jest chłodno, to jednak nasłonecznienie jest duże, bo okresowo to słońce wychodzi dosyć mocne, także te pogody nie do końca się sprawdzają. Lepiej się zabezpieczać, już się przygotowywać po to, żeby utrzymywać większą ilość liści. Dla przykładu można powiedzieć, że przy zagęszczeniu 2,5 wierzchołka na metr kwadratowy powinniśmy utrzymywać teraz około 18 liści na roślinie. Czyli bardziej powinniśmy tutaj iść w kierunku wegetatywnym. Jeżeli mówimy o bodźcach wegetatywnych, warto też zwrócić uwagę na to, jak opuszczamy rośliny, czy je klipsujemy, czy okręcamy je sznurkiem. Czynnik wegetatywny, bardziej wegetatywny, to oczywiście klipsowanie. Jeżeli okręcamy rośliny sznurkiem, warto to robić wcześniej rano lub późnym popołudniem, a nie w środku dnia przy wysokich temperaturach, żeby jeszcze dodatkowo tych roślin nie męczyć. I ostatnie zagadnienie to regulacja gron. Oczywiście regulacja gron jest konieczna od samego początku uprawy, w zależności od podejścia ogrodnika. My zalecamy przy odmianach Kawaguchi regulację w pierwszych gronach 3 owoce, przy odmianie Nakaomi 4 owoce przez cały okres uprawy. Natomiast będąc teraz na szklarniach, widzę, że różne odmiany
wiążą te grona, niektóre grona są słabiej powiązane i wtedy ogrodnik mówi, dobrze, tu mam powiązane, powiedzmy, dobrze grona, zostawiam je na 4, ale widzę, że gdzieś tam wyżej mi słabiej powiązało, no to zostawię sobie teraz 2 grona na 5. Generalnie, jeżeli zostawimy owoce w gronie na 5, i tak ten piąty owoc będzie znacznie drobniejszy od tych 4. Tracimy wyrównanie w gronie, ale również wpływa to niekorzystnie na roślinę, ponieważ no, obciążamy ją niepotrzebnie. Jeżeli mamy słabsze, to wyższe grono, zostawmy te 4 owoce na dolnym gronie, tak? A roślina się przez ten czas wzmocni i wpłynie to tylko korzystniej na roślinę, a nie będziemy marnować tutaj energii na wytwarzanie piątego mniejszego owocu. Widać tutaj na zdjęciu odmianę Kawaguchi regulowaną na 4 owoce, ale widać na drugim zdjęciu też odmianę Kawaguchi regulowaną na 3 owoce w środku lata, na przełomie lipca i sierpnia. Tutaj jest zdjęcie z zeszłego roku, gdzie ogrodnik przeregulował 3 grona na 3 owoce, co dało bardzo pozytywny efekt, ponieważ nie dość, że wzmocniło samą roślinę, to jeszcze zwiększyło średnią masę owocu. Ogrodnik uzyskał potrójne B w środku lata i wzmocnił rośliny na następne miesiące, czyli na wrzesień i październik, a ekonomicznie bardziej mu się to opłaciło, ponieważ za te owoce po prostu uzyskał lepsze pieniądze, bo miał grubszy owoc. Dlatego to też jest możliwe z praktyki, widać, że uzyskuje się również bardzo ładne, wyrównane, potrójne B. Można to zrobić, a wpływa to korzystnie na roślinę. Ponieważ prezentacje trwają tylko 10 minut, a mój temat jest dość szeroki i na każde z zagadnień moglibyśmy poświęcić tutaj wiele godzin, musiałem to jakoś wszystko zebrać, że tak powiem, w kapsułkę, więc przedstawiłem takie z mojego punktu widzenia najistotniejsze elementy, które też są poruszane przy moich wizytach na szklarniach. Jeżeli mieliby Państwo pytania, oczywiście, tak jak Ania mówiła, proszę je zadać po Wojtka prezentacji, ale również też możecie Państwo wysyłać do mnie bezpośrednio na maila pytania. Tutaj jest mój adres mailowy, także zachęcam, jak tylko będę mógł, to odpowiem. Dziękuję bardzo i oddaję głos Wojtkowi. Tak, czyli zapraszamy Wojtka teraz do nas. O, jesteś, Wojtku. Dzień dobry. Witam wszystkich. Aniu, poproszę o pomoc, bo tym. Tak, oczywiście. Przy przerzucaniu tych slajdów. Szukamy Twojej prezentacji. Bo Wojtek dzisiaj się łączy troszkę inaczej niż pozostali uczestnicy, ponieważ za pomocą iPadu wymaga to pomocy właśnie w zmienianiu slajdów. Tak, to już jest ta prezentacja. Dobrze, widzę. Postaram się w takiej pigułce troszkę opowiedzieć o temacie, czyli o zaburzeniu fizjologicznym, chorobie fizjologicznej, jaką jest suka znizna, którą zapewne wszyscy znają i w określonych czasowych okresach jakieś tam problemy z tą suchą znizną u siebie w produkcji mają, niezależnie od tego, jakie odmiany, jakie typy pomidorów są w danym momencie uprawiane. Aniu, poproszę dalej. Aniu, poproszę o przerzucenie slajdu. Już. Chciałem, sucha znizna, czyli o czym chciałem powiedzieć. Co to jest BER? Jakie jest źródło wapnia, jego transport w roślinie? Jakie elementy mają istotny wpływ na występowanie BER? Dlaczego malina, potocznie zwana maliną, czyli pomidor malinowy, w cyklu jesiennym jest tak szczególnie podatny na to zaburzenie? Jak ważny jest dobór odmiany tutaj w przypadku tego zaburzenia fizjologicznego? Poproszę dalej. Bear, nie beer, nie niedźwiedź, nie piwo, a po angielsku blossom, okay. Czyli po polsku sucha znizna wierzchołkowa, choroba fizjologiczna. Jest to choroba nieinfekcyjna, fizjologiczna, to znaczy, że przyczynami jej występowania są niesprzyjające warunki występujące w szklarni, z reguły klimatycznie, tudzież inne, również mogą być związane z nawożeniem i fertygacją. Zaburzenie, choroba występuje głównie na pomidorach i papryce. Wszyscy wiedzą, wodniste, te brązowe plamy, czasami na małych zawiązkach, czasami gniją. Owoce są niesprzedawalne, wydajność z metra spada.
występuje przy wysokiej wilgotności powietrza, może być również gnicie takich owoców spowodowane wtórnie szarą pleśnią. Przyczyną generalną jest słabe odżywienie owoców w wapnie, ale to jest taka jakby bezpośrednia przyczyna. Wiele przyczyn pośrednich jest również, głównie wpływających, dlaczego tego wapnia w owocach nie ma i ten problem należy bezwzględnie traktować kompleksowo. Proszę dalej. Już. Transfer wapnia w roślinę. Źródła wapnia. Jak wiadomo, źródłem wapnia jest wapń zawarty w wodzie używany do fertygacji, jak i wapń dostarczany z nawozów w postaci saletry wapniowej, chlorku wapnia czy chlorku potasu. Jeżeli chodzi o wodę, uważam, że całą ilość wapnia zawartą w wodzie należy liczyć do, że tak powiem, składu pożywek. Jeżeli chodzi o transport wapnia, chciałem zwrócić uwagę, że to jest jeden z mniejszych składników, który jest transportowany z systemu korzeniowego razem z wodą w sposób tak zwany pasywny, znaczy bez udziału jakiejkolwiek energii, czyli jeżeli nie ma transportu wody z korzenia do górnej części rośliny, nie ma również transportu wapnia. Jest to spowodowane transpiracją, jak wszyscy wiedzą, i parciem korzeniowym, gdzie tutaj transpiracja odgrywa zdecydowanie najważniejszą rolę, bo to jest około 70% całego tego procesu. Składnik jest pobierany przez wierzchołki, tylko i wyłącznie przez wierzchołki roślin, korzenie włośnikowe, są takie specjalne punkty, gdzie ten kation dwudodatni się przyczepia i wędruje dalej. Jest słabo przemieszczalny w roślinie, na przykład w przeciwieństwie do takiego, nie wiem, magnezu. Proszę dalej. Co sprzyja na nas, co wpływa na to słabe pobieranie wapnia? Głównie klimat szklarni. Należy unikać w takiej sytuacji nagłych zmian wilgotności powietrza. Bardzo umiejętne wietrzenie jest tutaj wskazane. Długo utrzymująca się bardzo niska wilgotność powietrza w szklarni również sprzyja występowaniu suchej znizny wierzchołkowej. Szczególnie jeżeli są to dni takie gorące i suche, występujące dłużej, jak nie jako jeden dzień, ale jako taki, nie wiem, ciąg, blok, kilku dni, jeden po drugim. Bardzo niezmiernie istotne jest to, że również utrzymująca się długo przez cały dzień i początek pierwszej części nocy wysoka temperatura również sprzyja wystąpieniu suchej znizny wierzchołkowej. Dlatego niezmiernie istotne jest to, ażeby po dniu w pierwszej części nocy nastąpiło powolne wychłodzenie szklarni. Zbyt wysoka wilgotność powietrza, zamknięte wieczniki rano i potem gwałtowna wentylacja rano, zbyt szybka, tak zwana spóźniona gwałtowna wentylacja spowoduje obniżenie temperatury liści wierzchołkowych i również utrudniony transport wapnia i sprzyja to występowaniu suchej znizny wierzchołkowej na pewno. Poproszę dalej. W nawadnianiu bardzo istotne jest to, aby wilgotność maty generalnie nie w środku dnia nie wchodziła powyżej 70, żeby WC było do 75%, ponieważ powoduje to niedobór tlenu w strefie korzeniowej, co wpływa na pogorszenie jakości korzeni. Powstają te korzenie grube, wodne, jest mało korzeni włośnikowych. Również zbyt niska wilgotność powietrza powoduje automatycznie wzrost EC, zmniejsza to ten potencjał osmotyczny pomiędzy strefą korzeń a strefa korzeniowa, a środek korzenia, jest utrudnione pobieranie wody przez korzenia, a tym samym utrudnione pobieranie wapnia razem z tą wodą. Problemy techniczne mogą również tutaj przyczynić się czasami jakieś przyblokowane kroplowniki, jakieś czasowe wyłączenia prądu, szczególnie latem, gdzie agregat się nie załączy, 2 godziny wody nie ma, wilgotność w macie spada, EC gwałtownie rośnie, roślina to czuje, już może być problem krótko, jakiś taki trwały z pobieraniem wapnia, a to potem może się przełożyć na występowanie suchej znizny wierzchołkowej. No i oczywiście zbyt późne starty poranne. Wiele osób startuje na tak zwany poranny spadek. Jeżeli powiedzmy standardowy spadek nocny był około 8% i od wschodu słońca do pierwszego cyklu wilgotność dalej spadnie więcej niż 3%, pierwszy przelew będzie opóźniony, automatycznie EC wzrośnie zbyt wysoko i utrudnione pobieranie wody skutkuje zmniejszonym pobieraniem wapnia, co powoduje słabe odżywienie zawiązków i ryzyko wystąpienia suchej znizny. Poproszę dalej. A to ten sam chyba, tak? Tak. Okej. Okay.
Dlaczego tak zwana malina, czyli pomidory malinowe są szczególnie jak gdyby narażone na to zaburzenie jesienią, w tak zwanym cyklu jesiennym. Często ogrodnicy wiosną produkują ogórki, kończą cykl powiedzmy pod koniec czerwca i do 10 lipca sadzą pomidory malinowe w cyklu jesiennym. A to dlatego, że w tym czasie z reguły jest tak zwane bardzo utrudnione sterowanie klimatem szklarnym. Jaki mamy wpływ przy, nie wiem, radiacji 800 czy 900 watów, jakimś jeszcze wietrze. Temperatura jest wysoka, za wysoka, wilgotność jest za niska, HD jest bardzo wysokie. Trzmiele mają utrudnioną pracę dodatkowo, bo nie pracują jak potrzeba w szklarni, nie zapylają, tylko siedzą w ulach i chłodzą te ule. Tempo kwitnienia jest bardzo szybkie. Czyli roślina jest taka wytrącona z balansu, ma bardzo dużą sumę radiacji, powiedzmy 2000 dżuli dziennie, a jest mała, czyli jej potrzeby są małe. Ona ma tendencję do bardzo wegetatywnego wzrostu. I często w takim czasie ogrodnicy popełniają taki błąd, że tworzą taką, napisałem sobie, narysowałem nawet taką choinkę bożonarodzeniową. Co to znaczy? To znaczy, że roślina w swojej dolnej części jest bardzo wegetatywna, jest bardzo gruba, ma dużą średnicę łodygi, ma bardzo długie liści. Tak na poziomie gron numer 1, 4 jest za silna, potem obciąża się owocami, robi się zbalansowana, żeby na wysokości, nie wiem, 7, 8, 11 grona się zrobić zbyt generatywna. Czyli roślina jest totalnie wytrącona z tego balansu. I co zrobić? Jak dopasować temperaturę do takiej radiacji? Jaką najwyższą średnią dobową temperaturę możemy ustawić? Na pewno nie 27 stopni, tak? Wydaje mi się, że 24 stopnie by tą maksymalną granicą tej radiacji, jaka może być, średniej temperatury, jaka może być dla pomidora ustawiona. Szczególnie pomidory mięsiste i pomidory malinowe są na to zaburzenie w takim przypadku podatne. Poproszę dalej. Co zrobić? Jak temu zaradzić? Sugerowałbym po pierwsze sadzić, starać się w takim przypadku sadzić większą rozsadę, nie małą rozsadę. Usuwać liście, duże liście, jak i małe listki, czynnik generatywny. Stosować klipsy, absolutnie wyeliminować dokarmianie roślin dwutlenkiem węgla. Zacieniować bezwzględnie szklarnię przed posadzeniem takiej rośliny, żeby wyeliminować dostarczenie do szklarni tak dużej ilości energii. Wiadomo, że promieniowanie słoneczne to zewnętrzne, około 55% to jest tylko i wyłącznie energia termiczna, tylko ciepło, 45% to jest ta energia fotosyntetycznie czynna radiacja, czyli tak naprawdę słońce niewiarygodnie przegrzewa tą szklarnię. Pracować kurtynami. To, czego mi w Polsce brakuje, to są wysokociśnieniowe zraszacze stosowane do podniesienia wilgotności powietrza, troszeczkę obniżenia temperatury powietrza w szklarni. No i cóż, chronić ule przed silną radiacją, ponieważ trzmiele, jeżeli jest gorąco, nie pracują. Wybór odmian jest niezmiernie istotny. Są odmiany wrażliwsze i bardziej wrażliwe i mniejsze wrażliwe. Przykładowo nowe hodowle firmy Rizwan, odmiany Kawaguchi na Kaumi, są to pomidory malinowe. One są mniej wrażliwe troszkę na to zaburzenie. Aniu, przepraszam, ale pominęłaś jeszcze chyba przynajmniej dwa albo trzy slajdy wcześniej. Ten? Nie, wcześniej. A to nie jest ten sam slajd? No nie, wcześniej. Jeszcze wcześniej. Jeszcze. To jest. Poczekaj, jeszcze od początku, Jeszcze dobra? nie, tak. To przejdziemy od początku, bo dzisiaj jest taki trochę Dalej. taki ten burzowy dzień na południu Polski, więc. Tak. Może się dużo zdarzyć. Dalej. Dalej. O, tok, tak. Tak. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli tutaj nie tylko sama fertygacja, czy ilość wody, ale również to, co w tej wodzie jest, czyli tutaj struktura składnikowa jest niezmiernie istotna. Chciałem powiedzieć, że jeżeli jest problem z niestabilnym EC w macie, jest to często związane właśnie z rośliną wytrąconą z balansu, bądź z dużą zawartością kwaśnych wodorowęglanów w wodzie, powoduje to skoki pH, szczególnie jeżeli jest spadek pH poniżej 5,2. Tutaj pobieranie wapnia może być utrudnione. Dopasować należy również EC podawane do sumy radiacji, jednak redukować te wartości EC przy zwiększającej się radiacji,
ażeby ułatwić roślinie, korzeniom pobieranie wody, a z nią tego wapnia. Chciałem zwrócić uwagę na antagonizmy składnikowe, które istnieją w roztworze. Wapń ma swoich, tak powiem, sprzymierzeńców i konkurentów. Największym konkurentem dla wapnia w roztworze, ażeby on nie był pobrany przez korzeń, jest potas. Jego ilość powinna być zależna od obciążenia roślin owocami. Tak szczególnie latem najczęściej odnotowuje się po analizach wyciągu z matki duże wzrosty zawartości kationu jednododatniego potasowego, który jest, no, konkuruje z wapniem w matach. I tutaj należałoby zmniejszyć ilość potasu podawanego. Również magnez jako kation dwudodatni i sód jako kation jednododatni oraz anion azotanowy to są również wrogowie wapnia. Jeżeli ich jest dużo, może być utrudnione pobieranie wapnia. Kalkulując pożywki, szczególnie latem, niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi na taki subtelny fakt, żeby ilość skalkulowanego wapnia i sodu była na poziomie nieznacznie niższym aniżeli wapnia. Tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, zwracam uwagę na kation amonowy NH4+, którego w ogóle nie powinno być w pożywce. Czyli jeżeli ktoś przykładowo stosuje saletrę wapniową sypką, sugerowałbym, jeżeli jest taka możliwość, wymienić ją na saletrę wapniową płynną, gdzie tego kationu amonowego nie ma. Sprzymierzeńcami wapnia w roztworze są natomiast na pewno anion chlorkowy, manganowy, fosforanowy. I oczywiście siarczany. No i tutaj generalnie takie parę rzeczy w telegraficznym skrócie. Jakby ktoś był zainteresowany rozwinięciem tematu, zachęcam do kontaktu i chętnie i w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć na jakieś tam pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Wojtku. Czy Państwo macie pytania do specjalistów z firmy Rikcwan? Zapraszam do zadawania pytań na czacie. Tutaj można pisać pytania. Z prawej strony Waszego ekranu powinno być okienko czatu. Czy są jakieś pytania tutaj? O, jakieś pytanie się pojawia. Nie widzę pytań. To chyba przejdziemy w takim razie do następnych, ewentualnie pytania na samym końcu. W takim razie przejdziemy do następnego wykładu i zapraszam specjalistów z firmy Grodan. Pierwsze wystąpienie przedstawi pan Krzysztof. Krzysztof miał być pierwszy. Krzysztof, tak. Już. Sekundkę. Tak, zapraszamy pana Krzysztofa. Tak, już. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Zapraszamy do wygłoszenia prezentacji. I poproszę cię o włączenie. Mam nadzieję, że będę sobie radził z przekładaniem slajdów. Myślę, że tak. Jeśli nie funkcjonujesz z iPadem, to powinno pójść bardzo dobrze. Czyli zapraszam i oddaję głos. Sobie poradzę. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja proponuję teraz małą przerwę między prezentacjami, które zawierają dużo informacji praktycznych i takich potrzebnych właśnie na teraz, a chciałem poruszyć sprawy dość ogólne i nawiązać do naszej przyszłości,
Wszyscy się zgodzimy, że uprawy szklarniowe rozwijają się stale. Nie chcę mówić, czy szybko, czy wolno, ale stale. Uprawy są coraz większe, bardzo często są w różnych kilku lokalizacjach, są zdecydowanie bardziej wydajne niż kilka czy kilkanaście lat temu. My również musimy zwracać większą uwagę na zasoby, z których korzystamy. Myślę tutaj o wodzie i składnikach mineralnych, myślę o energii, myślę o zasobach na przykład ludzkich. Z tego też powodu, no jasno, krótko można powiedzieć, że gospodarstwa ogrodnicze stają się przedsiębiorstwami, a zarządzanie przedsiębiorstwami jest troszkę inne niż zarządzanie małym gospodarstwem. Z tego też powodu powoli będą potrzebne, czy już są potrzebne systemy, narzędzia, które będą nas w jakiś sposób wspomagać w zarządzaniu uprawą i w zarządzaniu produkcją. I z tego też powodu zaproponuję dzisiaj Państwu zabiorę kilka minut na to, żeby przedstawić platformę iGrow. Ani, jakbym Cię poprosił o przerzucenie slajdów, bo nie mam dostępu. Dzięki. Platforma iGrow to jest właśnie takie oprogramowanie, platforma elektroniczna, platforma komputerowa, która ma za zadanie wspierać nas w naszych decyzjach, tak żeby były one jak najbardziej racjonalne i najlepsze, jakie mogą być w danych warunkach, w jakich się znajdujemy. Krótko mówiąc, urządzenie czy narzędzie wspomagające. Podkreślam to dlatego, że staramy się, czy mamy taką ambicję, firma jako twórca tej platformy, że to ma być od początku do końca urządzenie wspomagające, a ostateczne decyzje, czy teraz, czy w najbliższej przyszłości, decyzje będą podejmować w dalszym ciągu ogrodnicy, czyli jeżeli ktoś planuje, że będzie miał wolne, to niestety to jest nieprawda. Proszę następne. Jak działa iGrow? Aniu, poproszę Cię. Bardzo ogólnie, żeby nie powiedzieć ogólnikowo, dane, informacje z różnych źródeł, z komputera klimatycznego, te, które mówią nam o klimacie wewnątrz i na zewnątrz szklarni, dane z urządzeń, które kontrolują, monitorują strefę korzeniową, na przykład GrowSense. W przyszłości dane z jakichkolwiek innych urządzeń i czujników, które zainstalujemy w swojej szklarni, a również dane zewnętrzne. Tutaj na myśl mi przychodzi i to rozważamy, na przykład najprostsza rzecz, prognozy pogody. Te wszystkie informacje, te wszystkie big data są przetwarzane i analizowane przez platformę iGrow i w formie, nazwijmy to uśrednionej, a na pewno w formie atrakcyjnej i przyjaznej dla użytkownika, są prezentowane na roboczym ekranie, czy na ekranie komputera roboczego, czy na smartfonie, czy na tablecie, czyli na urządzeniu, które ogrodnik wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Poproszę następny. Jeżeli spojrzymy na strukturę platformy iGrow, na organizację tej platformy, to oczywiście tak jak w każdym układzie komputerowym czy internetowym musi się znaleźć moduł pod tytułem konto. Tutaj jest, powiedzmy, strefa zabezpieczeń, loginy, hasła, podstawowe informacje dotyczące naszej szklarni czy uprawy, ale co najważniejsze, tutaj również znajduje się lista wszystkich osób, które zostały zaproszone, właściciela konta, do współudziału czy do pomocy w danej uprawie. Myślę tutaj o współpracownikach, którzy mają akces do wprowadzania pewnych danych. Mam tu na myśli na przykład doradców zewnętrznych, którzy online mogą monitorować uprawę i online mogą słać zalecenia, uwagi, refleksje na temat tego, co widzą. Drugi moduł to jest pulpit nawigacyjny, czyli na podstawowym ekranie, na pierwszym ekranie platforma prezentuje wszelkie informacje, wskaźniki, dane dotyczące najistotniejsze, bieżące i najistotniejsze dotyczące aktualnie produkcji. Czyli są tutaj wskaźniki dotyczące zbioru, parametry klimatyczne, parametry ze strefy korzeniowej, podstawowy
wykres ilustrujący zrównoważenie wegetatywno-generatywne uprawy. Krótko mówiąc, jeden rzut oka na pulpit nawigacyjny i ogrodnik powinien mieć obraz swojej produkcji. Oczywiście zawsze może wejść do szklarni i najczęściej tak robi, natomiast jeżeli uprawa znajduje się kilka albo kilkanaście kilometrów od niego, albo po prostu nie ma czasu, czasami wystarczy tylko rzut oka na pulpit nawigacyjny. Natomiast jeżeli potrzebujemy więcej danych, czy dane bardziej szczegółowe, to odwiedzamy zakładkę, która nazywa się po polsku uprawa. I tam znajdują się wszystkie dane, które zostały pozyskane w ramach fitomonitoringu uprawy. Jest to absolutnie rzecz w nowoczesnych, dużych uprawach obowiązkowa, moim zdaniem, a z drugiej strony platforma IGRO dostarcza, oferuje dość proste i logiczne arkusze, w których można wpisywać te dane i bierze na siebie, arkusze oczywiście internetowe, i bierze na siebie, tak nazwijmy to, buchalterię, czyli przygotowuje oblicza średnie, rysuje wykresy, tak żeby naszą pracę ułatwić jak tylko to jest możliwe, między innymi w ten sposób, że przy opisie roślin dane możemy wprowadzać do systemu bezpośrednio przez smartfon i wszyscy ci, którzy nie lubią kartek i ołówków, mogą wykorzystać swoje telefony, swoje smartfony, żeby zyskać chwilę czasu i ułatwić sobie pracę. Następna zakładka to warunki. Tutaj na ekranie wyświetlają się i liczbowo, i graficznie informacje dotyczące klimatu wewnątrz szklarni, informacje pochodzące czy dane pochodzące ze strefy korzeniowej. I tutaj, jeżeli chcemy zobaczyć, co się dzieje, zaglądamy tutaj, ale co ważniejsze, w sytuacji, kiedy chcemy podjąć decyzję o zmianie nastawienia klimatu czy zmian, jakichkolwiek zmian w strategii nawadniania, warto wejść, chwilę popatrzeć na wykresy i zobaczyć, co się działo do tej pory. Platforma tak umożliwia analizę czy podgląd warunków, które miały miejsce tak przez ostatnie 30 dni. Więc to, jak widzę w praktyce, to jest ekran najbardziej lubiany przez użytkowników, bo to jest taka też, jest podobny czy bardzo podobny do tego, co jest w komputerze klimatycznym w GrowSense, także jest nam bardzo przyjazny. Następna zakładka, czy następny moduł to jest produkcja. To jest, nazwijmy to, taki arkusz magazynowy, gdzie trafiają i są przechowywane, obrabiane wszelkie informacje na temat zbiorów, które miały miejsce od samego początku produkcji. Natomiast co jest zaletą IGRO, to to, że platforma prognozuje zbiory na najbliższe 4 tygodnie. I okazuje się, że jest to ważna funkcja, jak widzimy już z praktyki, przede wszystkim dla ogrodników, którzy mają podpisane bardzo restrykcyjne kontrakty handlowe i naprawdę muszą wiedzieć, ile będą zbierać, jak czym dokładniej, tym lepiej, za tydzień, za dwa, za trzy, za cztery tygodnie. I również dla tych, którzy potrzebują, czy chcą mieć troszkę więcej czasu, żeby przygotować się do następnych zbiorów. Oczywiście możemy powiedzieć, że doświadczony ogrodnik wystarczy rzut oka i doskonale wie, jakie będzie miał zbiory za tydzień, ale musi być ten rzut oka. A z drugiej strony to jest troszkę taka anegdotka. W jednym teście, mimo że prognozy IGRO w dalszym ciągu nie są dla nas zadowalające, to i tak były lepsze od prognoz żywego ogrodnika, doświadczonego ogrodnika. A z drugiej strony nic nie przeszkadza, żebyśmy korzystali również z tego typu podpowiedzi. Poproszę następny slajd, bo powoli zbliżamy się do końca, bo jednak presja czasu jest presją. Dlatego starałem się bardzo krótko i no z natury rzeczy ogólnie, czy wręcz ogólnikowo przedstawić Państwu tą platformę, wskazać najważniejsze jej elementy i tak w sumie najważniejsze cechy w znaczeniu zalety. Wydaje mi się, że no niestety czasy się zmieniają, no zresztą nie jest to jest w zasadzie już taki komunał,
ale mówię, że przez analogię bardzo prosto zarządza się małym warsztatem samochodowym, bardzo trudno i inaczej z wykorzystaniem innych narzędzi zarządza się fabryką samochodów. My mamy w zasadzie takie może nie fabryki samochodów, ale fabryki warzyw i musimy tutaj skorzystać z odpowiednich narzędzi po to, żeby zarządzanie produkcją było naprawdę najlepsze, jak tylko sobie życzymy. Więc teraz i w najbliższej przyszłości tego typu urządzenia, czy takie typu platformy jak iGrow będą miały znaczenie, nawet jeżeli teraz sobie tego do końca nie uświadamiamy, a jeżeli ktokolwiek, może jeszcze proszę ostatni slajd, Aniu, jeżeli ktoś chciałby mieć, czy poprosił mnie o jedną funkcję, która już teraz poprawi jego, że tak powiem, pracę, ułatwi jego pracę, to wskazałbym to, co iGrow potrafi, czyli iGrow prognozuje nocny spadek wilgotności. I okazuje się, przyglądam się temu od kilku tygodni i te prognozy są bardzo, bardzo wiarygodne. I co tu dużo mówić? Potrafimy doskonale określać moment pierwszego podlewania i tutaj nie ma większych, mamy wystarczająco dużo wskaźników, mamy również doświadczenie i zazwyczaj przy pierwszym podlewaniu jesteśmy wszyscy obecni w pracy. Radzimy sobie ze wskazaniem momentu odświeżenia podłoża, czyli pojawienie się tego pierwszego przelewu. Natomiast najwięcej błędów, najwięcej trudności mamy z określeniem momentu zakończenia podlewania. I to w zasadzie nie jest nasza wina, to są takie czynniki obiektywne, które powodują, że o tym, czy podlewanie jest, ostatnie podlewanie było dobre, ok lub nie ok, to wiemy niestety po fakcie. A tutaj iGrow daje nam taką możliwość, daje nam pewne przypomnienie, taka podpowiedzi i warto to wykorzystać. Także czy teraz, czy za chwilę zachęcam do spróbowania, a później korzystania z takiego urządzenia, czy z takiego systemu jak iGrow w zarządzaniu i wspomaganiu podejmowania decyzji w uprawach szklarniowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Jest kilka pytań, tylko może pytania po wykładzie Marcina, tak? Okej, zapraszam w takim razie, chyba że chcesz od razu. To znaczy może tutaj odpowiem. Może tak, ja zaraz tutaj wyświetlę pytania i... Sekundkę. Ja już widzę tutaj chyba w czacie te pytania. Tak. Odpowiem na pierwsze. Pytanie pana Łukasza. Gdzie można zobaczyć działające systemy iGrow? Mamy dzisiaj w Polsce, mamy bodajże 6 gospodarstw, w którym to iGrow jest z lepszym czy z gorszym skutkiem testowane lub używane. Więc mogę w porozumieniu z gospodarzami mogę wskazać adresy czy telefony, to w razie czego proszę o bezpośredni kontakt. Tak, także polegamy nie wyłącznie na doświadczeniach zagranicznych, ale mamy ten system już w kraju. I tu jeszcze jest jedno pytanie, tak? Tak, w zasadzie jeszcze dwa, czy tutaj widzę, jaka jest różnica między komputerem klimatycznym a platformą iGrow. Komputer klimatyczny jest pewnym elementem platformy iGrow. Czy iGrow wykorzystuje dane z komputera klimatycznego? To od początku do końca są urządzenia, które pracują oddzielnie, tylko iGrow wykorzystuje dane, które, że tak powiem, są transferowane czy pobierane z komputera klimatycznego, łączy je z innymi, pochodzący z innych źródeł i w ten sposób współpracują. Natomiast od początku do końca komputer klimatyczny póki co i platforma iGrow pracują niezależnie i nie powinny się ze sobą kłócić i o to nam zależy. I trzecia rzecz, trzecie pytanie, jak wygląda wpisywanie danych.
danych z fitomonitoringu. Opcje są dwie, albo po prostu z naszej kartki w odpowiednich rubrykach odpalamy na biurkowym komputerze odpowiednie arkusze i tam przepisujemy liczby, lub pracownik, który ma akces do tej platformy już na wózku, w swoim smartfonie otwiera arkusz pod tytułem uprawa, rejestrację uprawy, wprowadzanie danych i tam wpisuje odpowiednie wartości. Czy do IGRO wpisujemy dane o chorobach, szkodnikach w szklarni? Jeszcze nie. Mówię w znaczeniu jeszcze nie, bo to jest produkt, czy to jest platforma, która rośnie razem z potrzebami produkcji, więc być może w przyszłości to będzie i będzie jakaś diagnostyka, bo takie systemy już istnieją. Dzisiaj, co wykorzystujemy w praktyce, to właśnie w fitomonitoringu w każdym tygodniu jest możliwość wprowadzania zdjęć po to, żeby wszyscy zaproszeni na dane konto, czyli właściciel, ogrodnik, pracownicy, doradcy, mogli ocenić na przykład parametry uprawy. W tej zakładce są również, jest miejsce na zdjęcia. I w praktyce proponuję wszystkim, żeby dołączali do fitomonitoringu na przykład zdjęcie wierzchołka, bo opis opisem, a zdjęcie jest zdjęciem, opis najmłodszego kwitnącego grona, najmłodszego zawiązanego grona i na przykład systemu korzeniowego czy korzenia, jak to wygląda. Można w to miejsce również wpisać czy wgrać zdjęcie na przykład z niepokojącymi nas objawami chorób lub szkodników. Natomiast póki co takiej diagnozy, jeżeli chodzi o choroby szkodniki, w tej platformie nie ma. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze nie ma. Tu jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Czy IGRO prognozuje wielkość owoców i ilość strat w wyniku traconego grona lub chorób? Raczej nie. Jeszcze nie. To znaczy tutaj przyznam się szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, na jakich, w oparciu o które dane proponowana jest, prognozowana jest wielkość zbioru, bo to jest mniej więcej, nawiązuje to pytanie, podejrzewam, właśnie do wielkości zbioru, więc uczciwie na to pytanie nie odpowiem, natomiast wielkość owocu straty z powodu chorób jeszcze nie. Jeszcze jedno pytanie, bardzo zainteresowanie jest systemem. Z każdym komputerem klimatycznym, tak. Najłatwiej nam się pracuje z Privą, ale to z powodów technicznych, nie z żadnych innych. Natomiast w przypadku innych komputerów połączenie jest na zasadzie odpowiedniego konwertera, ale po różnych przygodach radzimy sobie z tym. Także odpowiedź może być prosta, z każdym komputerem klimatycznym. Dobrze, to myślę, że przejdziemy chyba do prezentacji pana Marcina, ponieważ już troszkę nawet się przedłużyło tutaj. Prezentacja z... Jest pan Marcin, zapraszamy, już szukamy tak, prezentacji. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Aniu, otworzy prezentację, czy mam sobie tutaj poradzić? Jak w pełni wykorzystać zalety MADU? To jest ta, tak? Dokładnie tak, to jest ta prezentacja. Okay. To zapraszam. Witam serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj w swojej prezentacji króciutko chciałbym przypomnieć i przedstawić najważniejsze zagadnienia z prowadzenia uprawy na matach Grodan GT Master o wysokości 10 cm właśnie w okresie letnim. Aniu, musisz mi przerzucać prezentację, bo widzę, że chociaż działa, dobrze. Proszę Państwa, wielu z Was na pewno już korzysta dzisiaj z tego produktu, z maty GT Master o wysokości 10 cm. Zapewne większość z Was słyszała o tym produkcie, o matach o wysokości 10 cm, a dla których w dalszym ciągu stanowi to nowość, kilka istotnych informacji. GT Master jako mata z wełny kamiennej jest to mata dwuwarstwowa, w której wyraźnie oddzielone są dwie warstwy. Warstwa górna, która jest gęściejsza i twardsza
od warstwy spodniej, natomiast ta spodnia warstwa, druga, czy też pierwsza, licząc od dołu, jest to warstwa o luźniejszej strukturze i warstwa grubsza. Jest to wełna kamienna o pionowych, przepraszam, o poziomych włóknach, włókna są ułożone poziomo i na rynku jest to jedyna taka mata w tym momencie, tak? O tej wysokości, w tej konfiguracji. Jest to mata unikatowa i drugiej takiej maty na razie póki co na rynku naszym nie ma. Jak można byłoby scharakteryzować ogólnie matę GT Master 10 cm? Powiem słowami praktyków. Przede wszystkim mata wybacza błędy, które można popełnić w czasie produkcji, a w okresie zimowo-wiosennym i okresie jesiennym dużo łatwiej na tej macie steruje się uprawą w kierunku generatywnym. Łatwiej jest uzyskać odpowiedni czy też prawidłowy balans pomiędzy wzrostem wegetatywnym a rozwojem generatywnym na matach właśnie GT Master o wysokości 10 cm. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dzięki wysokości uzyskujemy szybsze odprowadzenie wody z maty, poza obręb maty i nie mamy ryzyka zalania systemu korzeniowego. Taką matę można szybciej obniżyć jej wilgotność, a zatem mamy silniejszy i łatwiejszy bodziec generatywny do uzyskania. To jest jej jakby główna cecha, że mata jest bardziej generatywna. Natomiast oczywiście jej właściwości buforowe pozwalają na prawidłowe zaopatrzenie w wodę rośliny w okresie letnim i nie ma tutaj żadnego ryzyka ani żadnego zagrożenia, że tej wody może braknąć. Proszę Państwa, tak więc jak sam tytuł tej prezentacji chciałbym przedstawić kilka istotnych szczegółów dotyczących prowadzenia uprawy na matach GT Master o wysokości 10 cm w okresie letnim. Pierwszą rzecz zwróciłbym na długości cykli, jakie powinniśmy tutaj stosować. Ogólnie przyjmujemy, że w dni pochmurne i w dni słoneczne rano stosujemy cykle dłuższe bądź długie. Dawki 3-4%, nawet czasami dawki 5%, w zależności od sytuacji i od pory roku. Tutaj latem przyjmujemy, że rano do południa w dni słoneczne, a w dni pochmurne będą to dawki około 3-4%, natomiast w dni słoneczne, w godzinach popołudniowych możemy stosować dawki małe. Każdy z Państwa powinien sobie te dawki określić dla swojej uprawy, dlatego że prawdopodobnie posiadacie czy też stosujecie różną objętość podłoża na metr kwadratowy. Stąd będzie wynikać, że wasze dawki, porównując się na przykład z sąsiadem, niekoniecznie muszą być takie same. To jest bardzo istotne, tak? Na dalszym etapie, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim nocny spadek wilgotności. Tu już koledzy wcześniej z firmy Rixon wspominali na ten temat i właśnie w okresie letnim nocny spadek wilgotności, czyli od ostatniego nawadniania do pierwszego nawadniania sugerujemy, aby on był w wielkości czy też mieścił się w zakresie 8-10%. Mogą być sytuacje takie, że ten spadek wilgotności jest większy, na przykład 12%, ale musimy być świadomi tego, że rano do pierwszego przelewu, kiedy zaczniemy podlewać, musimy zdążyć uwodnić matę, tak? To jest bardzo istotne. Tak więc też odpowiednia długość cyklu rano, to o czym wspomniałem przed chwilką, jest tutaj bardzo istotna. Aby nie stosować nadmiernie w okresie letnim cykli nocnych, radzimy tutaj uzyskiwać ten spadek nocny właśnie w zakresie 8-10%. Rozpoczęcie nawadniania, tutaj standardowo i mniej więcej dla wszystkich produktów w tej chwili w okresie letnim ten spadek procentowy od wschodu słońca do pierwszego cyklu nawadnieniowego powinien się mieścić w zakresie 1-1,5%. I tu jest jedna złota zasada. Najpierw transpiracja,
potem irygacja, czyli najpierw roślina musi być aktywna i roślina musi zacząć transpirować i dopiero możemy ją nawadniać. Jeżeli nawadnianie wykonamy zbyt wcześnie, możemy się spodziewać na przykład więdnących wierzchołków już o godzinie 10, tak? To jest dość charakterystyczne. Zakończenie podlewania, tutaj tak troszeczkę humorystycznie, później niż nam się wydaje. Tak, zgadza się. Tutaj też sami praktycy, którzy już matę używają od wielu, wielu lat, zauważyli, że rośliny na matach wysokich, na GT Master 10 cm są dłużej aktywne i ten spadek wilgotności późnym popołudniem utrzymuje, intensywny spadek wilgotności, intensywna transpiracja utrzymuje się dłużej. Tak więc z założenia kończymy później niż standardowo dla innych produktów. To jest bardzo istotne, aby właśnie też nie nawadniać zbyt intensywnie w godzinach nocnych. I dzięki temu właśnie możemy uzyskać odpowiedni spadek nocny, czyli standardowo mówiąc, jeżeli 1% na godzinę, to sławetne 1% na godzinę od ostatniego cyklu do zachodu słońca chcemy uzyskać, to tutaj na pewno to nawadnianie musi być zakończone później, w okresie letnim. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na co najmniej jeden ważny aspekt. Unikanie zbyt krótkich cykli, proszę Państwa, unikanie zbyt krótkich cykli na początku dnia, czyli pierwszy, drugi cykl nawodnieniowy, trzeci. A dlatego, że jeżeli sytuacja tego wymaga, bo na przykład górna część maty uzyskała dość niską wilgotność, oczywiście mogę to zrobić. Natomiast w normalnych warunkach produkcyjnych, kiedy mam stabilne EC, kiedy mam odpowiednią wilgotność podłoża, stosowanie zbyt krótkich cykli rano powoduje, że po pierwsze uzyskamy przelew później, możemy uzyskać przelew później, po drugie nasza mata uwadnia się będzie zbyt wysoko. A to doprowadzi do tego, że zgromadzimy dużą ilość tak zwanej starej pożywki w macie, która w momencie uzyskania drenażu będzie trudna do odprowadzenia poza obręb maty. I często może się zdarzyć, szczególnie na wodach trudnych, czyli wodach, które mają bardzo dużo HCO3, może być sytuacja taka, że EC zamiast nam się obniżać, mimo wysokich drenaży, mimo wysokich przelewów, to EC nam w matach rośnie. I tutaj to, co wspomniałem wcześniej, musimy stosować rano i w okolicach pierwszego przelewu dłuższe cykle nawodnieniowe. Jeżeli to jest na przykład 3-4% pierwsze trzy cykle, to czwarty, piąty cykl możemy wykonać jeszcze dłuższy, powiedzmy 5%, aby tą pożywkę i to odświeżyć i odprowadzić nadmiar pożywki poza obręb maty. I później następne cykle już na przykład standardowe bądź też cykle krótsze. Tak? Jeżeli chodzi o sterowanie EC, to tutaj jeżeli wszystkie metody nas zawodzą, to powiedzmy dobrym rozwiązaniem jest zagęszczenie cykli nawodnieniowych, czyli skrócenie spoczynku między cyklami i zwiększenie ogólnie całodobowego drenażu. Również polecamy w celu jakby efektywniejszego wykorzystania mat różnicowanie długości cykli w ciągu dnia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z Was, nie wszyscy producenci mają takie możliwości dzięki swoim komputerom nawodnieniowym. Czasami są ogrodnicy, którzy stosują jeden cykl od początku dnia do końca dnia jednej długości. Ale powiedzmy dla tych, którzy mogą ustawić sobie i zróżnicować te cykle w ciągu dnia, jak najbardziej to polecamy, bo z praktyki wiemy, że takie postępowanie działa i tutaj też możemy znacząco obniżyć sobie jakby drenaż, tak, całodobowy, w zależności od systemu, w jakim uprawiamy. Proszę Państwa, to byłoby tyle z tych najważniejszych informacji, które chciałem Wam przekazać. Mamy już godzinę 19:05. Czy mamy jakieś pytania? Oczywiście w dalszym ciągu zapraszamy do aktywnego kontaktu z nami poprzez kontakt telefoniczny lub też kontakt mailowy ze mną, z Krzysztofem, bądź też z naszymi kolegami z działu sprzedaży.
I jeżeli są jakiekolwiek trudności w prowadzeniu na matach wysokich GT Master 10 cm, to prosimy nie zwlekać, a radzimy skontaktować się z nami i na pewno jesteśmy w stanie znaleźć konsensus i rozwiązanie w danej sytuacji. Ja ślicznie dziękuję i ewentualnie jestem gotów odpowiedzieć na pytania. Tak, jest jedno pytanie, więc tu wyłączam prezentację i wyświetlam. Widzę, czy jest grubość warstwy, czy grubość warstwy gęstej GT Master 10 cm jest taka sama jak w GT Master 7,5 cm? Tak. Nie, nie jest taka sama. Proporcjonalnie do wysokości jest zwiększona grubość warstwy gęstej w GT Master 10 cm. I w GT Master 10 cm ona ma około ponad 2,5 cm, dokładnie chyba 2,8, z tego co pamiętam. Okay, także jest proporcjonalnie do wysokości jest zwiększona grubość warstwy gęstej. Okay, to myślę, że na razie nie widzę więcej pytań, także bardzo dziękuję panie Marcinie za prezentację i zapraszam pana Kamila Szybczyńskiego z firmy Royal Brinkman do wygłoszenia prezentacji na temat nowych rozwiązań w ochronie roślin. Tak, już jest pan Kamil, dzień dobry i oddaję głos. I zobaczę się z państwem za niedługo. Czy mogę prosić o włączenie prezentacji? Tak, oczywiście. Dziękuję. Zasadnicza sprawa. Tak, jest. Czy może pan sam zmieniać slajdy, czy mam? Chyba tak, już sprawdzę sobie. Proszę sprawdzić. Tak, można. Okej, okay, no to ja na razie dzień dobry państwu. Kamil Szybczyński, firma Royal Brinkman. Chciałem dzisiaj państwu powiedzieć na temat nowości w ochronie pomidora przed chorobami i szkodnikami. W zasadzie poruszę takich kilka tematów. Pierwsze to będzie w nawiązaniu do kolegów z Rixvana kilka słów o cieniówkach, których okres stosowania jest teraz. Drugie to są właśnie nowości w ochronie pomidora przed chorobami i szkodnikami. I trzecie to są badania, które w tej chwili z naszymi partnerami prowadzimy bądź planujemy w najbliższym czasie wykonać. Zacznę od cieniówek, które mamy w ofercie. Tak jak koledzy tutaj wspominali, dają nam one dużo w tym okresie letnim. Oprócz klimatu dobrego dla roślin, oprócz tego, że ten klimat poprawia się też dla waszych pracowników, stwarzamy też lepsze warunki do rozwoju pożytecznych organizmów, które pomagają nam w walce ze szkodnikami, a też pomagamy trzmielom, które mają łatwiej pracować, nie muszą tak intensywnie chłodzić swoich uli, a mogą zająć się tym, do czego chcemy ich używać w szklarni, czyli do zapylania kwiatów. Mamy w swojej ofercie różne cieniówki. Są to cieniówki zarówno proszkowe, które używane są w tunelach bądź w szklarni na krótki okres zacienienia, a również cieniówki płynne lub tak zwane cieniówki w paście, które mają różne zadania. Mamy tutaj cieniówki Q4, które typowo zacieniają. Mamy też cieniówki Diffuse, które mają za zadanie rozproszyć światło, by dotarło do najniżej położonych liści. I mamy cieniówki Q-Heat, które stosujemy po to, by wyciąć tą wiązkę cieplną i ograniczyć temperaturę w naszej uprawie. O cieniówkach to tyle. Teraz przejdę do naszych nowych produktów, które wprowadziliśmy niedawno do naszej oferty. I tak w zeszłym roku i w tym roku wprowadziliśmy do naszej oferty biologiczne fungicydy. Dlaczego biologiczne? Oparte one są na żywych organizmach i w tym przypadku Serifel, który tutaj wprowadzamy na rynek z firmą PASF, jest oparty na pożytecznej bakterii. I drugi preparat Wintek, który wprowadzamy razem z firmą Belchim, jest oparty na pożytecznym grzybie. Zacznę od Serifelu. W Serifelu czynnikiem działającym jest bakteria Bacillus amyloliquefaciens, szczep MBI600. Jest to preparat, który jest bezkarencyjny. Możemy go stosować bezpiecznie nawet jeden dzień przed zbiorem owoców. Jest zarejestrowany
w rolnictwie ekologicznym, co też świadczy o jego bezpieczeństwie stosowania i bezpieczeństwie dla konsumentów. Jest to preparat typowo zapobiegawczy, zapobiega rozwojowi szarej pleśni, ale też zapobiega rozwojowi zgnizny twardzikowej, a z naszych ostatnich obserwacji wynika, że bardzo dobrze zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego w pomidorze. Serifel, jeżeli naniesiemy go na roślinę, na bakteria Bacillus meloliquefaciens, kolonizuje liście, ale na tych liściach znajdują się różne organizmy, które między sobą współdziałają. Są różne interakcje między nimi. Konkurują o miejsce, konkurują o pokarm i produkują swoje metabolity, które różnie na nie działają. Bacillus meloliquefaciens naniesiony na liść bardzo szybko się rozwija, zajmuje miejsce i konkuruje o substancje odżywcze, ale też produkuje swoje metabolity. I tutaj to działanie metabolitów jest bardzo mocne w stosunku do kiełkujących zarodników szarej pleśni, czyli grzybu z rodzaju Botrytis. Tutaj na szalce mają Państwo przedstawione hodowlę szarej pleśni, gdzie zaszczepiono tylko zarodniki szarej pleśni, a na drugiej, gdzie naniesiono Bacillus meloliquefaciens na szalkę, widać wyraźnie, że rozwój grzybni grzyba Botrytis jest mocno ograniczony. Jak możemy stosować środek ochrony roślin pod nazwą Serifel? Możemy go stosować głównie zapobiegawczo, ale z racji, że jest to bakteria, nie przeszkadzają jej standardowe fungicydy. Możemy stosować Serifel zapobiegawczo sam, bądź jeżeli mamy już infekcję szarej pleśni, możemy zastosować go łącznie ze standardowym fungicydem, wyłączając tylko preparaty zawierające miedź bądź srebro. Dodatkowym plusem tego preparatu jest to, że bakteria rozwijająca się na liściach może zmniejszać nam ilość pozostałości środków ochrony roślin, które wcześniej używaliśmy. Dużym plusem Serifelu w porównaniu do innych preparatów biologicznych zawierających bakterie jest to, że nie daje nam zacieków na owocach. My zalecamy tutaj użycie razem z Serifelem adiuwanta swojego, to jest preparat Stena, ponieważ jest to preparat, Serifel jest preparatem, który działa kontaktowo na całej powierzchni i powinien być dobrze naniesiony. Adiuwant powoduje dobre pokrycie cieczą, a dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia jakichkolwiek zacieków na roślinach. Drugim biologicznym fungicydem, który wprowadziliśmy w tym roku na rynek, jest Wintec. I tutaj działającym czynnikiem jest Trichoderma atrovirida, szczep SC1. Ponieważ jest to fungicyd biologiczny, również jest bezkarencyjny. Owoce można zbierać następnego dnia po wykonaniu zabiegu. Również jest zarejestrowany w rolnictwie ekologicznym, co świadczy o jego bezpieczeństwie. Tak jak poprzedni fungicyd jest typowo zapobiegawczy, grzyb Trichoderma atrovirida naniesiony na liść kolonizuje powierzchnię i zajmując miejsce nie pozwala na rozwój innych mikroorganizmów, wytwarzając swoje metabolity hamuje kiełkowanie zarodników patogenów, głównie tutaj szarej pleśni, ale również jeżeli mamy już infekcję, grzybnia trichodermy potrafi pasożytować grzybnie Botrytis i ogranicza jej agresywność. Dzięki tym działaniom
rozwój szarej pleśni może być ograniczony albo spowolniony bardzo mocno. Jak stosujemy preparat Wintek? Wintek możemy stosować przez cały okres uprawy, natomiast inaczej troszkę niż preparat Serifel, ponieważ nie możemy go stosować łącznie z fungicydami, ponieważ zawiera po prostu grzyb pożyteczny. Natomiast tutaj możemy zastosować go typowo profilaktycznie, jeżeli nie mamy infekcji, a jeżeli mamy infekcję, stosujemy najpierw standardowy fungicyd i po dwóch, trzech zabiegach możemy zastosować preparat Wintek z grzybem Trichoderma atrovirida, szczep SC1, by zahamować kolejne infekcje botrytis na naszych roślinach. I tutaj przy Winteku mamy podobną sytuację jak przy Serifelu. Na ogół nie ma zacieków na roślinach, natomiast my też zalecamy preparat Stena Adjuvant, który lepiej pozwoli na lepsze pokrycie cieczą całych roślin, a też zmniejszy ryzyko wystąpienia jakichkolwiek zacieków. Przejdę teraz do kilku preparatów, które już nie są fungicydami, są biologicznymi insektycydami. Dlaczego biologicznymi? Ponieważ są one naturalne, powstały na bazie naturalnych wyciągów roślinnych, które udało się wyekstrahować z roślin i dostosować tak, żebyśmy stosowali jako insektycydy. Są to dwa preparaty, które wprowadziliśmy w zeszłym roku na rynek razem z firmą Bayer. Jest to Requiem Prime i drugi preparat Fitter. Requiem Prime jest preparatem opartym o wyciąg z komosy piżmowej, w której znajdują się terpeny i taka mieszanina terpenów działa owadobójczo. Jest to preparat również bezkarencyjny, nie daje pozostałości i działa na bardzo szerokie spektrum, na bardzo wiele szkodników. Działa na przędziorka, działa na wciornastka, na mączniki, a również na wełnowca. Nie wszystkie z tych szkodników są dużym problemem w pomidorze, ale z przędziorkiem i z mącznikiem potrafi sobie dość dobrze radzić. Dużą zaletą jest tego preparatu jest to, że możemy wykonać aż 12 zabiegów w ciągu roku. A jak działa? Działanie jest typowo kontaktowe. Powoduje ten preparat degradację naskórka szkodników. Działa on tam, szczególnie tam, gdzie ten naskórek jest stosunkowo cienki, czyli układ oddechowy, stawy, powoduje zaburzenie oddychania, powoduje zaburzenie poruszania się, a w dłuższym czasie odwodnienie organizmu szkodnika. Jego zaletą jest też to, że działa repelentnie na szkodniki, zwłaszcza latające. Natomiast jeszcze dodatkową rzeczą działającą na naszą korzyść jest to, że nie wymaga użycia adiuwantu. Ten preparat doskonale może być rozprowadzony na roślinie, natomiast tak czy inaczej musimy zwrócić uwagę na technikę oprysku, ponieważ ma on działanie kontaktowe. Im dokładniej opryskamy rośliny, a zwłaszcza miejsca, gdzie mamy szkodnika, tym efekt działania będzie lepszy. Minusem tego preparatu jest to, że ma rejestrację tylko okresowo w ciągu roku, od maja do września. Czym to jest spowodowane? Właśnie tym, że preparat może powodować uszkodzenia na roślinach, zwłaszcza jeżeli zastosujemy go w okresie wysokiej wilgotności, kiedy preparat będzie bardzo długo na roślinie. Należałoby ten preparat stosować tak, aby bardzo szybko wysechł na roślinie. Drugim preparatem, który w zeszłym roku wprowadziliśmy do obrotu razem z firmą Bayer, jest Fitter. Jest to również preparat działający kontaktowo. Jego substancjami aktywnymi są nienasycone kwasy tłuszczowe. Ponieważ są to naturalne substancje, jest to również preparat praktycznie bezkarencyjny. Owoce możemy zbierać na drugi dzień po wykonaniu zabiegu. Również jest dozwolony w rolnictwie ekologicznym. Tutaj uwaga jest do tego preparatu taka, że trzeba bardzo zwracać uwagę na twardość wody, bo przy bardzo twardej wodzie preparat
może tworzyć osad w preparacie, może jego skuteczność może być dużo niższa. Zakres działania fitera to w zasadzie większość szkodników, które występują na pomidorze, czyli mączlik, przędziorek i mszyca. Działanie kontaktowe, czyli też bardzo ważna technika oprysku, działa uszkadzając kutykulę, zaburzając wymianę gazową i osmoregulację szkodnika. Jeżeli chodzi o jaja, może spowolnić ich rozwój lub je całkiem zabić. Też jak poprzedni preparat Requiem, nie wymaga użycia adiuwantu. Tutaj z doświadczeń naszych, gdzie doradzamy w ochronie roślin, możemy stosować go również łącznie z Requiem Prime, gdzie ta skuteczność na mączlika jest bardzo wysoka wtedy. Nie dodałem tutaj jeszcze jednej rzeczy przy Requiem Prime. Requiem Prime możemy stosować łącznie z standardowymi insektycydami, gdzie już nie stosujemy adiuwanta, natomiast to działanie środka ochrony roślin standardowego jest wtedy mocniejsze. Owad jest osłabiony, łatwiej dociera do niego substancja aktywna standardowego środka ochrony roślin i ta skuteczność przez to jest wyższa. W tym roku, dosłownie kilkanaście dni temu, dostaliśmy rejestrację nowego preparatu, który może nie zwalcza, ale ogranicza rozwój populacji skośnika pomidorowego. Preparat ten jest oparty na składnikach feromonu płciowego skośnika pomidorowego i zaburza orientację samców. Samce wyczuwają feromon, czyli samice, wokół siebie, a fizycznie jej nie ma. Nie mogą jej znaleźć, nie dochodzi do zapłodnienia, nie dochodzi do składania jaj, ale mamy tutaj jedną ważną rzecz. Musimy zastosować ten preparat wtedy, kiedy tego skośnika nie ma w obiekcie albo jest go bardzo mało, czyli na początek uprawy. Przed wprowadzeniem sadzonek na obiekt lub tuż po ich wprowadzeniu. Na rynku europejskim występuje konkurencyjny produkt, który wprowadzany jest na plantację w ilości około 1000 dyspenserów, w ilości 1000 dyspenserów na hektar. Zaletą naszego produktu jest to, że wystarczy tylko 300 dyspenserów na hektar rozmieszczonych równolegle. Również czas działania naszego preparatu to 5-6 miesięcy, a konkurencyjnego 4-5. Ważne jest tutaj nie tylko stosowanie tego preparatu, ale dalszy monitoring. Zastosujemy preparat, musimy i tak sprawdzać, co dzieje się na naszej uprawie. Musimy wykonywać monitoring, czy pojawiają się dorosłe osobniki tuty, czy pojawiają się jaja, czy pojawiają się miny. A dlaczego? Ponieważ nie dochodzi do zapłodnienia na naszym obiekcie, natomiast mogą wędrować, mogą przelatywać do naszej szklarni zapłodnione samice z zewnątrz i dlatego pomaga nam to w ograniczaniu populacji, natomiast nie eliminuje innych czynności, które musimy robić, czyli monitoringu, wyłapywania na lampy dorosłych osobników, stosowania preparatów z Bacillus thuringiensis, czy też usuwania mechanicznego min, które często jest stosowane w plantacjach. Kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, to nasze doświadczenia, nasze badania, które prowadzimy z naszymi partnerami. Myślę, że tutaj jest taka współpraca jest kluczem do sukcesu i osiągnięciem nowych rozwiązań w produkcji pomidora, w ochronie tego pomidora. I z firmą Biokon w tej chwili prowadzimy badania nad ograniczaniem skośnika pomidorowego za pomocą kruszynka, czyli za pomocą malutkiej błąkówki, która pasożytuje jaja. Do tej pory był stosowany
gatunek Trichogramma ahae. Nie było nie było sukcesów z stosowaniem tego kruszynka. My próbujemy w tej chwili wprowadzać na plantację, gdzie jest skośnik, inny gatunek kruszynka. Pierwsze wyniki są dosyć obiecujące. Jeżeli osiągniemy tutaj zadowalający wynik ograniczenia skośnika, utrzymania tej populacji na bardzo niskim poziomie, na pewno będziemy chcieli poinformować naszych klientów o tym, wprowadzić ten produkt do obrotu i do stosowania w szklarniach. Drugim takim tematem, na którym zaczynamy tutaj badania i rozmowy ze światem nauki i z innymi firmami, jest temat zwalczania pordzewiacza pomidorowego. Nie wiem, czy Państwu jest ten szkodnik znany, na pewno producentom, którzy robią pomidora doświadczalnego, jest znany. W pomidorze uprawianym standardowo często pojawia się ten szkodnik dopiero późnym latem albo jesienią, a w wielu gospodarstwach go jeszcze nie było. Myślę, że będzie to problem coraz większy, dlatego staramy się tutaj działać dużo wcześniej, żeby Państwo mieli gotowe rozwiązania, jak ten szkodnik już będzie pojawi się w Państwa gospodarstwach. I tutaj prowadzimy w tej chwili próby stosowania preparatów opartych o wyciągi roślinne. Drugą taką ścieżką to są preparaty o bardzo wysokim pH, które mogą ograniczać żywotność jaj i młodych nimf szpeciela. I w tej chwili też zaczęliśmy rozmowy z Uczelnią Warszawską Rolniczą z SGGW, gdzie będziemy próbowali razem z nimi badać różne mikroorganizmy, które mogą zaszkodzić temu szkodnikowi i mogą się przyczynić do tego, że będziemy mieli skuteczne metody zwalczania nie tylko chemią, ale preparatami biologicznymi. I to w zasadzie jest tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. W imieniu swoim i w imieniu całego zespołu Royal Brinkman, który przyczynił się do powstania tej prezentacji. Gdybyście Państwo mieli pytania, chętnie odpowiem teraz. Gdyby się narodziły, to bardzo proszę o kontakt za pośrednictwem naszej strony, naszego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Tak, jest jedno pytanie. Tak. To dobre pytanie. Serifel stosujemy jako oprysk. Stąd ważne jest dobre pokrycie cieczą całej rośliny. Stąd też proponujemy stosowanie dobrych adiuwantów. Może to być na przykład stena, może to być inny adiuwant, który doprowadzi do tego, że ten preparat będzie dobrze krył liście, łodygę, owoce, gdzie może dojść do infekcji. Natomiast czy można stosować pod korzeń? Etykiety nie, natomiast są robione próby u naszych partnerów na zachodzie. Badania wskazują, że może być on bardzo skuteczny przez podanie właśnie do korzenia na wszystkie patogeny tak zwane odglebowe. Tak, jest jeszcze jedno pytanie. O koncentrację używa w preparacie Wintec. W powietrzu, tak? Nie mam takich doniesień, czy były takie badania. Jest to bardzo... W Polsce raczej nie. Czy to było na zachodzie robione? Nie mam takich informacji. Okej, także nie wiem. Czy jeszcze jakieś pytania są do pana Kamila? Nie widzę pytań. Jeśli państwo będą mieć jeszcze pytania po zakończeniu webinarium, możecie kierować je na mój adres i przekażę wykładowcom. Może jeszcze teraz przechodzimy do części
przyjemnej, tak? Wcześniej było pożytecznie, teraz na koniec zostawiliśmy przyjemności, czyli konkurs z nagrodami. Teraz proszę Państwa o chwilę i uwagi i jeszcze... No, liczy się szybkość odpowiedzi, bo pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, wygrywa. Także... Tu dla przypomnienia nagrody. No i już właśnie zbliżamy się do pytań. Osoby, które wygrają, prosimy o przesłanie danych do wysyłki nagród na mój adres mailowy anna.wizemaupa@podostronami.pl. No i już tutaj mamy pierwsze pytanie od firmy Rixfan. Która z odmian pomidorów malinowych z firmy Rixfan ma krótsze międzywęźla? O, już mamy. Już mamy prawidłową. Pierwszy jest pan Piotr Budzki. Jest to odmiana na kaumi, tak? Tutaj może poprosimy jeszcze kolegów z firmy Rixfan, żeby zatwierdzili odpowiedź. Już potwierdził Wojciech na... Tak? Na... A, no to tak, czyli pan Piotr Budzki wygrywa. Okej, przechodzimy do drugiego pytania, jakie przygotowała dla Państwa firma Grodan. Jaka jest pożądana wartość zmiany wilgotności w okresie letnim dla mat GT Master 10-centymetrowej? No czekamy na poprawne odpowiedzi. Mamy tutaj odpowiedzi, ale zaraz tutaj spróbuję kolegów z firmy Grodan włączyć do pana Krzysztofa, poproszę. Chwilkę. O, jest pan Pudliszewski chyba. Chwileczkę, panie Kamilu, ja na razie... Tak, o, jest pan Krzysztof. Mi wydaje, że pan Mikołaj był pierwszy, więc dziesiątkę zaliczamy. Sekundkę. Czyli pan Mikołaj, tak? Mikołaj, tak. 3%, jak Marcin powiedział, mata wybaczy, ale to naprawdę będzie mokro. Natomiast 10-12, ale niestety pan Mikołaj był czyli pierwszy. Czyli pan Mikołaj, to pana Mikołaja proszę bardzo o przesłanie danych do wysyłki na mój adres. I pytanie od firmy Rixfan. Przepraszam, od firmy Royal Brinkman. Jaki organizm zawarty jest w preparacie Wintek? No tutaj pan Krzysztof odpowiedział dobrze. Tak, trichoderma. Dodać dokładnie jeszcze nazwę gatunkową, ale myślę, że można zaliczyć tę odpowiedź. Trichoderma atrovirida. Pierwszy to pan Krzysztof tu jest naszym stałym uczestnikiem seminariów. Pozdrawiamy. No i też poproszę na mój adres mailowy, jeszcze przypomnę, podanie danych do wysyłki nagrody. No i cóż, dziękuję Państwu serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszym webinarium, za wytrwanie do końca, za poprawne odpowiedzi i przede wszystkim za uwagę i za to, że byliście z nami przez troszkę przeciągnęliśmy, bo godzina 35 minut, czyli zmieściliśmy się niemal perfekcyjnie w czasie. Dziękuję firmom, które uczestniczyły. Współorganizowały z nami to webinarium i prezenterom za ciekawe wykłady. Wydawało mi się na początku, że 10 minut na wykłady to bardzo krótki czas, a jednak udało się przekazać dużo, dużo ciekawych informacji i trochę nowości też się dowiedzieliśmy wszyscy pewnie. Także dziękuję serdecznie, zapraszamy na kolejne webinaria, jakie będziemy organizować. Śledźcie naszą stronę podosłonami.pl, na niej będziemy na bieżąco informować o kolejnych przygotowywanych webinariach i już za niedługo przypuszczam, że się zobaczymy w podobnym składzie albo troszkę nawet więcej.
Dziękuję serdecznie i miłego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy ślicznie.